Witajcie kochani. W ciągu roku na drogach ginie około 1 350 000 osób. Każdego dnia dochodzi kolejne 3700 osób, które zginęły w wypadkach z udziałem samochodów, autobusów, motocykli, rowerów czy ciężarówek. Prawdą jest, że za wszelką cenę nie uda się wyzerować tego licznika, lecz inżynierzy starają się o zmniejszenie zgonów w wypadkach drogowych. W jaki sposób? Najczęstszą przyczyną wypadku i śmierci jest zbyt duża prędkość. Testy zderzeniowe mają na celu pokazanie producentom czułego punktu konstrukcji ich samochodu. Jednakże czy takie testy wykonuje się z udziałem czołgów, samolotów lub ekskluzywnych samochodów? Pagani Huayra. Jak bezpieczny jest samochód za 2,4 miliona dolarów? Jest to jeden z najrzadszych modeli ekskluzywnych aut wyprodukowany w ciągu ostatniej dekady. Czy kupując tak drogi samochód, dostaniemy jedynie piekielną moc i możliwość rozpędzenia się do niebywałych prędkości? Tak naprawdę test zderzeniowy tego modelu opublikowany w internecie pokazuje, że jest to naprawdę bezpieczne auto. Za trochę więcej niż 110 tysięcy euro możemy wyposażyć Pagani w wersję z nadwoziem wykonanym z włókna węglowego. Sfilmowany crash test nie wyszedł źle. Mogliśmy zobaczyć, że test zderzeniowy został wykonany przy najgorszym scenariuszu, a właściwie przez czołowe zderzenie ze ścianą. Dlatego też możemy uznać, że tytanowo-karbonowa konstrukcja zaprezentowała się z dobrej strony. Najważniejszym pytaniem jest to, czy potencjalny kupiec będzie patrzył na test zderzeniowy? Prawdopodobnie nie. Jednakże wykonanie crash testu rzuciło lepsze światło na markę Pagani. Dlaczego przyszłego właściciela tego ekskluzywnego auta nie będzie interesować test zderzeniowy? Pagani jest marką samą w sobie, która jest bardzo rzadko widywana na drogach. Najczęściej kupują to zamożni ludzie, którzy kolekcjonują takowe samochody. Napisz w komentarzu auto, a w zamian przypniemy Ci serduszko. Keinze Kregera. To jeden z najnowszych projektów wypuszczony ze szwedzkiej fabryki supersamochodów. Koszt tego hypercara oscyluje między 3 a 3,5 miliona dolarów. Auto nie przeszło jedynie standardowego crash testu, jak w przypadku innych samochodów. Keinzek postanowił przeprowadzić szczegółowe badania odnośnie konstrukcji Regery. Hypercar został przepuszczony przez specjalny tor z ubytkami lub przeszkodami na drodze. Dodatkowo wykonano również typowy test zderzeniowy, co ciekawe uderzając za pomocą wszystkich boków. Konstrukcja samochodu została zbadana dosłownie pod każdym kątem. Supersamochód został wyposażony w 5-litrowy podwójnie doładowany silnik oraz 3 silniki elektryczne, generujące łącznie 1500 koni mechanicznych. Auto zostało wyposażone w jednobiegowy napęd bezpośredni, przez co pokonuje barierę 400 km na godzinę. Samochód kosztuje niebywale wysoką sumę, dlatego też zniszczenie kilku aut z tego segmentu dla samego producenta jest nie lada wyzwaniem finansowym. W dodatku inżynierzy postanowili użyć zwykłego młota po to, aby dosłownie walić w elementy karoserii. Miało to ukazać, że ich konstrukcja jest naprawdę wytrzymała. McLaren F1. To kultowy model stworzony przez brytyjskiego producenta hipersamochodów McLarena. Auto na początku produkcji kosztowało około 1 000 000 dolarów za podstawowy egzemplarz. Najdroższy dotychczas sprzedany okaz kosztował ponad 20 milionów dolarów. Produkowany w latach 1993-1998, hipersamochód był pierwszym drogowym autem z nadwozia węglowego, który został przetestowany w Mira. Jest to tak zwany Crash Laboratory. Auto na początku testu zostało nakierowane na ścianę i uderzyło w nią z prędkością 30 km na godzinę. Zniszczenia były tak minimalne, że uznano, iż auto mogłoby kontynuować jazdę w warunkach drogowych. Kolejnym testem było przeprowadzenie odpowiednich badań na pustyni namibijskiej, gdzie rozpędzone auto do prędkości około 240 km na godzinę uległo wypadkowi. Hipersamochód uderzył w kamienną rynnę, powodując gigantyczne zniszczenia oraz kilkukrotnie koziołkowało. Na całe szczęście samochód prowadzony przez inżyniera z BMW miał na tyle twardą konstrukcję, że kierowca wyszedł bez większych obrażeń. Po szybkiej ewakuacji kierowcy, auto niestety na skutek wysokiej temperatury panującej na zewnątrz
oraz przez odniesione zniszczenia doznało samozapłonu i doszczętnie spłonęło. Egzemplarz wykorzystany na pustyni namibijskiej był pierwszym okazem McLarena F1 XP1. Lamborghini Murcielago. To super samochód wyższej klasy produkowany przez włoską markę Lamborghini w latach 2001-2010. Ten test przez internetowych znawców został nazwany za test zderzeniowy wykonany dobrze. Powodem jest to, że prędkość była na tyle duża, iż manekin umiejscowiony na miejscu kierowcy uderzył głową w poduszkę powietrzną. Faktem jest to, że Murcielago wyszło całkiem nieźle na tym teście. Widać, że konstrukcja jest na tyle bezpieczna, że nie składa się jak kostka domino podczas zderzenia czołowego. W rzeczywistości widać, że przednia belka wzięła całą moc uderzenia na siebie. Nie jest mi wiadome, przy jakiej prędkości był wykonywany ten test. Jednakże po doznanych uszkodzeniach widać, że nie była to mała prędkość. Murcielago, jak każdy inny super samochód, podczas tworzenia koncepcji był projektowany w taki sposób, aby zmniejszyć wagę pojazdu na tyle, ile można. Jak widać, kładzenie dużego nacisku na zmniejszenie wagi nie spowodowało braku bezpieczeństwa w aucie podczas wypadku. Mercedes SLS AMG. To super samochód wyprodukowany przez oddział Mercedes AMG. Samochód na pierwszy rzut oka wygląda na naprawdę bezpieczne auto. Spowodowane to jest tym, że posiada bardzo długi i potężny przód. Auto podczas testu czołowego zderzenia wyszło naprawdę dobrze. Energia została idealnie pochłonięta przez pas przedni, przez co kokpit nie został nawet draśnięty. W SLS AMG drzwi otwierają się do góry. Inżynierzy postanowili przeprowadzić test dachowania z awaryjnym otwieraniem drzwi. Mercedes, aby umożliwić wyjście pasażerom, zaprojektował specjalne ładunki, które odłączą drzwi od kokpitu. Na filmie widać, że do detonacji użyto specjalnego detonatora. Jednakże w normalnych warunkach, gdy auto przez dłuższy czas będzie stać do góry kołami, ładunki zostaną odpalone po kilkukrotnym pociągnięciu klamki od wewnątrz. Internauci jednak obawiają się, że auto po kilkunastu latach eksploatowania może samo z siebie zdetonować miniaturowe ładunki. Jednakże biorąc pod uwagę przepisy dotyczące bezpieczeństwa w Mercedesie, takowa sytuacja nie mogłaby zaistnieć. Wydaje mi się, że Mercedes SLS AMG jest jednym z najbezpieczniejszych aut zaprezentowanych w dzisiejszym filmie.